Dobry wieczór. Państwu witamy bardzo serdecznie na kolejnym filmowym seansie już w nowym 2024 roku. Naszym już noworocznym gościem Rafał Mościcki. Dobry wieczór, Rafał. Witam bardzo serdecznie. No to tak, początek mamy zrobiony. Przed tygodniem zapowiedzieliśmy między innymi, co się pojawi w ciągu tych najbliższych paru miesięcy z panią dyrektor Joanną Domagą i zaczynamy od polskiego kina. I to też dobrze, bo też często zwracamy i staramy się też powiedzieć, że nadal to polskie kino momentami ma się naprawdę dobrze. Jak wracając jeszcze do ubiegłego roku, jak oceniasz tamten filmowy rok polski? Bo był intrygujący. Intrygujący był różnorodny. Jeżeli chodzi o te rzeczy wielkich twórców, tak jak Agnieszka Holland, czy tych młodych twórców, którzy zaczynali, to był intrygujący, był dobry, nie był może tak dobry jak 2022, który uwielbiam, był takim dosyć boomowym rokiem, ale zapowiada się przez to ten 2024 ciekawym rokiem, zwłaszcza, że wchodzimy w niego z zupełnie nową szkołą, nową edukacją, a o takim filmie będziemy mówili. No o filmie, który stworzyli młodzi ludzie, bo myślę, że reżyserka rocznik 92 to młoda osoba. Milenialsi robią film o sobie i chyba dla siebie, potrzebne tak bardzo, na fali Belfra, na fali tych wszystkich rzeczy, które się działy serialowe, które nas wciągały bardzo mocno. Tęsknimy za taką szkołą i za takim fajnym filmem o szkole, o miłości, o relacjach, o różnych problemach i to właśnie taki film będzie. No właśnie, bo teraz powiem Państwu, że po raz pierwszy, tak jak te kolejne chyba 4 lata jesteśmy z Państwem, z czasem na seans, to po raz pierwszy mamy tu problem, co tu zrobić z tytułem, no bo jak w ogóle odnieść się do Wieszcza, nawet jeśli chodzi o nazwę szkoły, ale jednak Mickiewicz, co by nie było, poetą wielkim jest, co nam, nie musimy sobie tego udowadniać, bo wiemy, że skoro słowo Wieszcz się pojawia, to jednak, natomiast słowo pieprzyć przy tym tytule. Od przyprawy pieprzy, Mickiewicza. Myślę, że to jest też taka celowa wolta, że młodzi ludzie czasami pewne rzeczy chcą nazywać wprost. Nie lubią być nabijani w butelkę, nie lubią być robieni w balona, nie lubią, kiedy ktoś ich oszukuje, nie lubią, kiedy ktoś stawia ich w takich sytuacjach, a nie innych. I myślę, że cała ta fabuła tego filmu też będzie o tym opowiadała, że czasami trzeba stanowczo pewne rzeczy poustawiać inaczej zupełnie. Może to, co się dzieje teraz w polskim szkolnictwie, że szkoła się wreszcie otwiera, nie zamyka, wyzwala się, nie zamyka się, że nauczyciele dostają też wiatru troszeczkę w żagle, że mogą wreszcie być takimi Williamsami ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, gdzie uczniowie wejdą na ławki i powiedzą: kapitanie, mój kapitanie. Myślę, że to są te momenty, które się pojawiają i są ważne. A tutaj się pojawia Dawid Ogrodnik, nasz uniwersalny aktor, który przechodzi transformację w wielu rolach. Chce się żyć, Johnny. I widzimy go za każdym razem w innej odsłonie. Tutaj go widzimy jako nauczyciela. Takiego. No i do nauczyciela, powiedzmy tak, nauczyciela z dużymi, różnorakimi doświadczeniami, bo przypomnę, że co by nie było, to no, ma za sobą dosyć taką przeszłość nerwową, nauczycielską. No tak. Bo trafia jako nauczyciel akademicki, trafia teraz do innego systemu nauczania. No tak, ale jak każdy, kto wspomina Belfra i naszego bohatera, którego grał Maciej Sztur, to myślę, że tęsknimy za takim kinem, a szkoła też tęskni za takim kinem o sobie. Na ile to jest sztuczne i na ile to opowiada o młodzieży, a na ile to młodzież sama sobie zweryfikuje. Czyli młodzież będzie mogła sama zobaczyć, czy ta historia, czy ten język młodych ludzi w tym filmie jest prawdziwy. Na ile to jest fajne dla nas, dla starszej widowni, no myślę, że też ważne, żebyśmy zobaczyli, jakie są realia, bo nam pewne rzeczy uciekają bardzo szybko, bo środki masowego przekazu są inne zupełnie. Cyfryzacja jest bardzo mocna, wchodzi zupełnie inny świat wirtualny i my, jako ludzie chcący spojrzeć na młodzież, musimy takie filmy oglądać. Film Pieprzyć Mickiewicza to jest film, przy którym chyba słowo szansa jest bardzo odpowiednim, bo ono pokazuje właśnie to, co powiedziałeś, zarówno takie odniesienie i do świata literatury, i do świata szkoły, i do świata nauczyciela, i do świata ucznia. Tych nowych momentów, które mogą nastąpić, bo wiemy, że no, trudny nauczyciel trafia na jeszcze trudniejszą młodzież. No i myślę, że każde pokolenie potrzebuje takich młodych, gniewnych, jakie miało moje pokolenie. Tutaj Michelle Pfeiffer, tym razem będzie to Dawid Ogrodnik i myślę, że to jest zawsze potrzebne. Zawsze potrzebne zestawienie tego, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, że młodzieży wystarczy dać szansę, pokazać pewną nadzieję. Tych filmów trochę o szkole było ostatnimi czasy. Ja już nie chcę przytaczać, żeby nie
nie robić zamieszania, natomiast to jest na pewno coś nowego i to jest nowe otwarcie i myślę, że fajnie, że polskie kino przez tak młodych reżyserów, tak bezczelnie młodych reżyserów jest robione, więc myślę, że to, to nas właśnie chciałem zapytać o tych młodych twórców, bo tak jak wspomniałeś i reżyserkę i cały ten sztab wokół, to jest to nowe pokolenie w ogóle filmowe. Tak, ona się uczy, ona się przystraja do tych warunków, dlatego ten 2023 rok nie był do końca taki, który można by było uznać za super przełomowy, ale widzę, że jest tam jakiś ruch, że ci młodzi ludzie, ten oby ostatnie 8 lat nie przyćmiło tego bardzo mocno, oby ta wolność gdzieś tam w tych podziemiach została wypracowana, że mam nadzieję, że to wybuchnie, dużą ilością fajnych filmów, bo oni się też uczą poprzez przeciwności. Tak jak bohaterowie tego filmu, tak samo myślę, że twórcy też mieli dosyć ciężki czas teraz w historii kina polskiego, ale ten czas okazuje się, że nie jest ciężki, jeżeli chodzi o wartość filmu, bo one są naprawdę, nawet w ciężkich czasach powstają przepiękne filmy. No właśnie, zwłaszcza, że tutaj ciągle jesteśmy tacy rozdarci. Czasem, jak to się mówi, powiem tak kolokwialnie, psioczymy na tę młodzież, ale z drugiej strony widzimy, a ty szczególnie wokół siebie, jak jest wielu wspaniałych młodych ludzi, kreatywnych, z pomysłami, wolontariuszy w różnych rzeczach i to jest pewnie też taki film, który jest być może takim swoistym też i obrazem, no nie wiem, portretem, a jednocześnie też pokazuje tym młodym ludziom, że czasami przychodzenie na gotowe nie jest wcale fajne. Czasami branie rzeczy gotowych nie jest fajne. Czasami trzeba się trochę natrudzić, napocić i poprzeżywać trochę ciężkich rzeczy. Czasami jest tak, że przeżyć ciężkie doświadczenia, przeżyć trudne chwile, to jest ten motor do działania. Zresztą każdy twórca, kto robi coś wielkiego, to zaczyna od trudności. Te trudności nas kształtują i myślę, że ten film też o tym będzie opowiadał. No a my jeszcze Państwu powiemy o tym, że mamy przygotowane pytanie konkursowe, jak zwykle przez naszego gościa i w związku z tym jest szansa na to, by zdobyć wejściówki, które być może Państwo też między innymi nagrodę od sieci Kin Helios wymienią właśnie na pokaz tego filmu Piep Mickiewicza, przypomnę, bo o tym filmie cały czas rozmawiamy. Panie Rafale, takie będzie to pytanie konkursowe. No, wydaje mi się, że bardzo proste, bo to będzie zmuszało nas do poszukania troszeczkę powertowania trochę przy tym filmie, a mianowicie imię i nazwisko reżyserki filmu Mickiewicza. No właśnie, bo ono nie padło i to celowo, drodzy Państwo, ukrywaliśmy je przez cały nasz dzisiejszy program, po to, żeby Państwo mogli sięgnąć chociażby właśnie i odszukać tych... I zobaczyć zwiastun na przykład. I na przykład zobaczyć, bo warto. Rzeczywiście, no a my teraz możemy Państwa zaprosić niebawem premiera również tego obrazu w opolskich Heliosach. Również Rafał Mościcki, naszym gościem po Nowym Roku. Dziękujemy bardzo serdecznie, a my zapraszamy Państwa już na kolejne styczniowe filmowe spotkanie.